Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Wola Wodyńska w gminie Wodynie w powiecie siedleckim na wschodzie województwa mazowieckiego. W tym odcinku chcę Wam pokazać cmentarz wojenny, który tej wsi się znajduje. Prowadzi bardzo wiele drogowskazów w okolicy. Tutaj jeden z nich możecie teraz zobaczyć. Cmentarz, który tutaj znajdziemy, to miejsce pochówku polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1939 roku w walce z Niemcami. I widzimy ten teren tutaj między drzewami, otoczony płotem. I widać, że jest to miejsce bardzo zadbane. Przed wejściem na cmentarz dwie tablice informacyjne. Moim zdaniem dużo ważniejsze dla samego cmentarza to po lewej. Mamy tutaj opis bitwy, jaka w tym miejscu rozegrała się między żołnierzami 1. Dywizji Piechoty Legionów z wojskami niemieckimi. W okolicy tej miała miejsce między innymi walka na bagnety i tutaj też pochowano żołnierzy, których w tej okolicy zginęło aż 248. Mamy to wyszczególnione. A na tablicy po prawej mamy krótki opis tego cmentarza. Widzimy, że dywizja piechoty formowana była w Wilnie, na Wileńszczyźnie. W związku z tym, co jest tu napisane, wiele nazwisk, które tutaj znajdziemy, będzie miało litewskie brzmienie, zaraz to zobaczymy. Dwa archiwalne zdjęcia cmentarza. Rok 39. Widzimy żołnierskie hełmy na każdej z mogił. I tu również 39. rok. Polegli w boju dnia 14 września 1939 roku. Widzimy na tablicy i to pewnie są mieszkańcy okolicy, którzy może cmentarz ten zbudowali. Brama z piękną taką informacyjną ścianą. Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległych w walce z Niemcami 13 i 14 września 1939 roku. I wejdziemy sobie na teren tego cmentarza. No, ta furtka jest otwarta, więc bez przeszkód możemy wejść na ten teren. Mamy pomnik z orłem białym w koronie. Polegli w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Cześć ich pamięci. Z tyłu krzyż drewniany, pokój ich duszą. Polska flaga. I obok zobaczmy taka instalacja z odnośnikiem do zbrodni katyńskiej i mamy tu informację, że tu złożono urnę z ziemią cmentarza katyńskiego uświęconą śmiercią bohaterów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa zamordowanych przez NKWD w 1940 roku na rozkaz Stalina. Tu mamy tą urnę i podpis: ziemia uświęcona krwią polskiego żołnierza z Monte Cassino, Katynia Smoleńska, Ostaszkowa, Starobielska, Miednaje i cmentarza Orląt Lwowskich. Wodynie 2019. Z tyłu krzyż Virtuti Militari, piękny wieniec z kwiatami w kształcie Polski ułożonymi. No i przejdziemy może po mogiłach żołnierzy. Przy każdej z nich widzimy hełm, chociaż to są hełmy nowe raczej. Żołnierze 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego polegli w walkach 13 i 14 września 1939 roku. Mamy stopnie wojskowe, nazwiska i datę śmierci. Tu jest ewidentnie kwatera szeregowych. Wszyscy polegli 14 września. Tu jeszcze mamy na końcu kaprala. A co teraz udało mi się dostrzec, to na pomniku z tyłu jest napis 14 września 1939 roku żołnierze Wojska Polskiego stoczyli bój z oddziałami Wehrmachtu. Przejdziemy zatem dalej do kolejnych mogił oznaczonych hełmami. Widzimy też pozapalane tutaj znicze. Przynajmniej kiedyś były zapalone, teraz większość już wypalona z tego co widzę. Zobaczymy, czy uda się znaleźć jakieś litewskie nazwiska. Ciągle na razie sami szeregowi. Tu dwóch kaprali, jeden nieznany z imienia. Tu także dwóch. Mamy już porucznika. I to imię wyżej może mieć litewskie konotacje.
To samo tutaj. Drugi z podporuczników też raczej litewskie nazwisko. Jednak są także tutaj pochowani żołnierze jeszcze jednej narodowości, choć raczej w tym wypadku wypadałoby mówić o wyznaniu. Bowiem na grobkach takich jak ten pochowani są żołnierze Żydzi z pochodzenia, którzy też w Wojsku Polskim w tej okolicy 14 września zginęli. Widzimy tutaj dwóch szeregowych, Szloma Mazur i Morduch Szulkien. No i siłą rzeczy, biorąc pod uwagę, jak zróżnicowana etnicznie była II Rzeczpospolita i jak wielu Żydów zamieszkiwało ją, i też jak wielu z tych Żydów na pewno z polską tożsamością narodową się identyfikowało, to nie dziwi, że ich w obronie naszego kraju wzięli udział w 1939 roku. I to także kolejnych dwóch mamy pochowanych, także szeregowi, także zmarli 14 września 1939 roku. Gwiazda Dawida o tej porze dnia rzuca bardzo ładny cień. Choć warto zauważyć, że chyba nie wszystkie nagrobki są oznaczone Gwiazdą Dawida. Tu zobaczcie, ten szeregowy poniżej też najpewniej wyznania mojżeszowego. No, nomen omen, patrząc na jego imię też. Tutaj także chyba litewskie nazwisko. Na dole zobaczymy podporucznika. I tu też takie dwie osobne kwatery. Chyba należą do wyższych rangom żołnierzy. Tu także mamy trzech podporuczników i także nazwisko nieco litewskie na górze. No i przejdziemy jeszcze na prawą stronę cmentarza. Tu przy samym pomniku mamy kolejnego porucznika, nieznanego z imienia. Także kolejny. Jednak żadnych wyższych stopni już nie udało mi się znaleźć. Tu mieliśmy podchorążego. Tu także większość żołnierzy to oczywiście, tak jak i w strukturze wojskowej, szeregowi. Kapral, porucznik, podporucznik, kapral, podchorąży. I nigdzie nie widziałem, żeby data zgonu była inna niż 14 września, choć bardziej skupiłem się na stopniach wojskowych. Być może jeśli gdzieś była, to możecie mi dać znać. I to jest już wszystko na tym cmentarzu. Że warto dodać jeszcze dwie uwagi na koniec. Po pierwsze, ten pomnik z białym orłem jest otablicowany również z trzeciej strony. Tu spoczywa 240 synów tej ziemi. I to nie jest, wbrew temu co mi się na początku wydawało, kosz na śmieci, tylko jest to taka duża donica na coś, co kiedyś tu rosło, ale jak widzimy, komuś innemu się przydało. I to będzie wszystko w tym odcinku. Muszę przyznać, że cmentarze żołnierzy z września 1939 roku na tym kanale pojawiają się rzadko, ale też i nie mają oni bardzo wielu osobno wydzielonych cmentarzy, takich jak ten. Często ich mogiły były zakładane na istniejących cmentarzach katolickich, parafialnych. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.